znaczenie. Dlatego, że pana wypowiedzi w sieci zawrzało. Pojawiły się również takie komentarze, że tak naprawdę to pana przeprosiny były skierowane do koleżanek pana żony, które pracują w jednej fundacji. Bo fundacja, w której pracuje pana żona, dostała z Ministerstwa Kultury właśnie 50 tysięcy złotych. Czy pan sobie zdaje sprawę, że pan głupstwa opowiada? Nie dostała ta fundacja? A czy pan sobie zdaje? No, panie redaktorze. Ale dostała czy nie dostała? Moja żona nie pracuje w tej fundacji. Jest w Radzie Fundacji. Trudno mi jest odpowiadać na takie rzeczy, bo tłumaczenie, że ktoś nie jest wielbłądem, jest dość trudne, nawet w telewizji polskiej. Ja, panie premierze. Pan jest profesjonalnym dziennikarzem, to pan czytał moje wyjaśnienia na ten temat i oświadczenia. Ale nie wszyscy widzowie wiedzą, dlatego dobrze było, żeby to wyjaśnić. No, pan to przekazać, nie byłoby o czym rozmawiać w ogóle. No to prosimy. Naprawdę, no mogę się tylko roześmiać. No. Przykro mi, że w telewizji publicznej, po zmianie politycznej, na którą ja harowałem przez wiele lat, tego rodzaju zarzuty mnie spotykają, nie, bo pytanie, nie wiem, jak mam to rozumieć. Panie premierze, to jest tylko to pytanie. Jest jakiś, to było jakiś pytanie o to, koszmar. To było pytanie wariatów. O to. Państwo żeście oszaleli z tymi programami dotyczącymi organizacji pozarządowych, z tymi grafami łączącymi jakieś organizacje, pokazywanie zdjęć przestępców, dlatego że jakich ten przestępca, no bo tak to wygląda, jak listy. Ale osób, których się takie poszukuje. Takie słowo nigdy nie padało. Pokazujemy tylko i wyłącznie.